poziomie 3 razy jest dzisiaj, który to jest? 9 stycznia 2016 roku. Witamy na czwartej sesji Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej. Ja jestem marszałkiem tego sejmiku, Beata Andrejas, i tym, że otwieram tą sesję. I pierwszy punkt programu to jest przedstawienie się uczestników. Może zaczniemy od pani. Proszę się przedstawić, z jakiej jestem Irena ziemi wstać. Irena Karwowska, pracowałam na polityce wrocławskiej 35 lat. No i teraz jest chcę też się dowiedzieć cokolwiek o Wrocławiu, o waszym sejmiku. Jak chcę pracować z wami. Dziękuję. Andrzej Siedlecki, mieszkaniec Wrocławia, działacz społeczny od urodzenia, na rzecz państwa i narodu, a resztę to się ułoży. Jestem zwolennikiem utworzenia małych ojczyzn w Polsce, systemu transportowego i dla potrzeb małych ojczyzn i samorządu lokalnego. Na razie to. Dziękuję. Paweł Wanderski. Do Wrocławia przyjechałem w 60 roku do szkoły lotniczych zakładów naukowych. Zacząłem latać na szybowcach. Jestem do pilota, czyli na szkole. Potem Politechnikę Wrocławską skończyłem w Wrocławiu, w zakładach WSK, w konstrukcyjnym dziale. Zajmowałem się produkcją specjalną. Potem pracowałem w przedsiębiorstwie Zdarzenia Postępu Publicznego. A potem założyłem własną firmę. W tej chwili jestem emerytem. Bardzo mnie interesują wszelkie działania, które służą naprawie rozwojowej Polski. Dlatego stąd byłem tutaj moja obecność. Dziękuję. Henryk Słowo. Przypomniałem sobie, jak się nazywam, to też pamiętam, że to zagrożenie. Ale zwłaszcza grzechów nie pamiętam i pożyczek zaciągniętych. Ale i gdzieś tam kiedyś było takie Związek Młodzieży Polskiej, to był ZPP, ale także o samoobronę. Z panem Braunem Delimatem poznałem się Rektorat Polski chyba, prawda? Gdzieś to tam razem też. Właśnie. A teraz wszędzie, wczoraj nawet byłem na spotkaniu z Kornelem Morawieckim w muzeum. Wydawało mi się, że tam ktoś tych zebranych ludzi chciał przygarnąć, powiedzieć, do czego jesteśmy potrzebni. No ale wysłuchaliśmy o zasługach pana Morawieckiego. Później także i różne hymny pochwalne na jego rzecz. A później jeszcze Zambony odpowiedział nam, że jest przestrzeń, a później, że są wartości wyższe. I tak wydawało mi się, że niepotrzebnie tam jesteśmy komukolwiek. Czujecie, że jesteśmy komuś potrzebni? No w tym wieku to raczej sprawa przedawniona. Tak pesymistko to jest? Nie pesymistko, to taka prawda. Bo młodych to od razu garno. Ale żyje pani jeszcze nadzieję? No żyje nadzieja, a to drugi nie. Jest dobrze. No, trzeba myśleć, żeby lepiej było, nie? Tak. Nie gorzej. Panie Henryku, czy to możemy wyłączyć? Wyłączyć. Tylko jak to się robi? Lewym w lewo. Lewym w lewo, aż zamilknie. O, dziękuję wam. Dzięki. Ile gorąco pani? Nie, chodzi o to, że to jest nasza czwarta sesja sejmiku już.
chyba na drugiej przez dłuższą część mieliśmy to wyłączone i to bardzo przeszkadza nagranie. No, szum jest. Bo tak to wystarczy, że mówimy zwykłym głosem, a kamera to jest taka amatorska, ludzkim głosem, tak, amatorska. Taki mamy porządek obrad. Krótka relacja z Sejmu Walnego 11 sesji z Wiśnicza, to jest właśnie tak, to jest to. Głosy wolne, to jest zawsze najważniejsza centralna część sejmiku każdego posła. Bo tak jak tu siedzimy, to właściwie możemy się traktować ad hoc. Nabieramy jakby z mocy tego prawa sejmikowego kompetencje posłańskie z tej ziemi, z której przyszliśmy tutaj. Uchwalamy uchwały, zobaczymy jakie będziemy chcieli uchwalić i one się nazywają lauda. Piąty punkt jest deputacja na limitę 11 sesji, która odbędzie się 23 i 24 stycznia 2016 roku w Konstantynowie Łódzkim. To jest grudniowa sesja Sejmu Walnego. No i szósty punkt, ostatni, to jest ustalenie następnej sesji naszego sejmiku, czyli piątej. I zakończenie obrad. I to jest wszystko. Niech pani powtórzy piąty punkt. Deputacja na tak, limitę 11 sesji Sejmu Walnego. Deputacja limitem? Bo to jest limita sesji. Ten Sejm Walny w Wiśniczu 19-20 grudnia to była 11 sesja i limita, czyli przedłużenie tej, ona nie została zamknięta. Przedłużenie tej sesji jest limitą. To jest trochę skomplikowane, może to od razu wyjaśnię, jak to się zadziało. Chciałem powiedzieć w Konstantynowie Łódzkim koło Łodzi w hotelu Leszczyński, nomen omen, nazwisko to jest właściciela hotelu Leszczyński. Konkretnie Ignace w bodajże numer 9. To jest znany hotel, to jest małe miasteczko. Już tam były sesje Sejmu Walnego w tym hotelu. Między innymi na przykład listopadowa sesja. Ile takich jest miejsc w Polsce? Jakich? Wrocław i Konstantynów tylko? I... Nie, nie. Gdzie się sejmiki ziemskie odbywają? Tak. To może tak w skrócie wyjaśnię, że jest podział administracyjny Polski, tak jak jest na okręgi wyborcze do Sejmu. Tak. Czyli jest ich 41. Mhm. Po kolei numerowane one są. My mamy numer 3, ta nasza prowincja wrocławska, to jest okręg numer 3 do wyborach do Sejmu. Mhm. Taką przyjął Sejm Walny administracyjny podział dlatego, żeby to było po prostu jakoś uporządkowane. Dobrze. Na razie jest tak to przyjęte, że do okręgi wyborcze do Sejmu są prowincjami. Jest ich 41, jedynkę ma Legnica, dwójkę ma Wałbrzych, Wrocław, prowincja wrocławska ma czwórkę. I do naszej prowincji należy 9 powiatów. To jest powiat Górowski, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Strzeliński, Śrecki, Trzebnicki, Wołowski i Wrocławski oraz miasto Wrocław na prawach powiatu. I my dopiero początkujemy z tym odtwarzaniem ruchu sejmikowego. Ma to w przyszłości tak wyglądać, że na obradach Sejmu, naszego sejmiku prowincjonalnego głosują tylko marszałkowie. Dobrze. Tak, witamy. Głosują marszałkowie powiatów, czyli sejmików powiatowych. Czyli w tych powiatach powinny się takie sejmiki później, też zbierać. Później wgłębimy się czasem. Czyli to nie. Bo to jest kardynalna różnica w stosunku do głosowań, jakie znamy z tak zwanej demokracji. Czyli, że głosują wszyscy obecni. Tak nie jest. Głosują tylko ziemię. Chciał powiedzieć, dlaczego tak zwanej demokracji? Co się dzieje? Tak zwanej demokracji. Panie Henryku, warszawiaku i
chcemy pana zaprosić do zdalnego udziału w sejmiku czwartym, w sejmiku dolnośląskim pod przewództwem pani Beaty Andrejas we Wrocławiu. I jeżeli chce pan uczestniczyć, pobyć z nami, to wszystkich zapraszamy. Czyli pan Henryk Krakowiak i lider medycyny naturalnej w Warszawie. No, więc możesz w takim razie w dalszym ciągu tam pomagać małżonce i sprzątać i nas podsłuchiwać. Miło nam będzie, jeżeli wniesiesz jakieś swoje innowacyjne propozycje współpracy i tak dalej. Czyli zaproszenie wystosowaliśmy, a kto zechce z nami zostać, to w miarę możliwości. Słucham, szanownych państwa, słuchamy. Po głosie poznaje pan Zieliński, tak? Zgadza się, pan Ryszard? Pan Zieliński, za chwilę może przyjdzie pan Rysiu z Poznania, a pan, to jest pan Henryk Krakowiak. Krakowiak, a z Warszawy, no. Aha, czyli mamy gości z Warszawy i z Poznania. U kogo taka sympatyczna muzyka? Bardzo dobre cukierki. To może przejdźmy do drugiego punktu. To jest relacja z tego sejmu walnego, który się odbył w Wiśniczu, krótka. Ona jest do wglądu na kanale YouTube Królewska TV. Ja tą kamerą prawie wszystko udało mi się nagrać, co się tam działo przez dwa dni. Tego materiału jest bardzo dużo, kilkanaście godzin. Także nie sposób to w kilku zdaniach opowiedzieć. Po prostu odsyłam do filmów. Głosowań też było bardzo dużo. Ja jako marszałek naszej prowincji głosowałam, ale nie we wszystkich głosowaniach brałam udział. Bo nawet nie byłam w stanie tych obrad wytrzymać fizycznie, siedzieć na sali, nie robiono przerw dostatecznie dużo. Znowu pojawili się eksperci, którzy zabrali dużo czasu, chociaż napominaliśmy marszałka Leszczyńskiego Sejmu Walnego, żeby nie pakował do programu Sejmu Walnego ekspertów, bo ekspertów można sobie na internecie oglądnąć, żeby filmy były zrobione. To każdy mógłby, ten poseł przyjeżdżający na Sejm Walny, oglądać sobie to w domu spokojnie, a nie tam na sesji, bo jest bardzo to męczące. Obrady od 11, podróż, najpierw trzeba dojechać do Wiśnicza, więc to 4 godziny, to za Krakowem, za Wieliczką. No i potem od 11 do 20 któreś, nie, obrady. Także to... Niestety znowu się zdarzyło, że byli eksperci, którzy zabierają nam czas na sesjach, ale również inne rzeczy były. Na przykład od razu na początku doszło do zaburzenia takiego, że osoba z południowej, wschodniej Polski przywiozła krzyż, który chciała umieścić centralnie za mównicą. Bo był mównica, poseł wychodził, czy marszałek danej prowincji wychodził i mówił na środku. I za tą mównicą chciano powiesić ten krzyż. Powieszono go, a dopiero potem przeprowadzono dyskusję i dopiero potem przeprowadzono głosowanie. Ja z naszej ziemi głosowałam przeciw temu krzyżowi za mównicą. Prawda? Mógłby być gdzieś indziej, ale nie za mównicą, tak żeby nie było go widać cały czas w kamerze, był miał ten krzyż. Inne ziemie, akurat tak się zdarzyło, że Wałbrzyska prowincja głosowała też przeciwko temu i Opolszczyzna głosowała przeciwko temu. No ale zostaliśmy przegłosowani, bo jak tych 41 prowincji jest, też 41 głosów. Nie było tylu posłów, było 14 marszałków. A więc i inne głosowania też przebiegały w najróżniejszy sposób. Nie sposób mi, znaczy ja to na tym może skończę. Czyli 41 prowincji to znaczy na skalę kraju. Tak, to są po prostu te okręgi wyborcze 41. I każda prowincja ma jeden głos. Mhm.
Czyli nawet jeżeli są dwie czy trzy osoby z tej prowincji, to jest marszałek plus jeszcze dwóch innych, na przykład powiatowych marszałków albo posłów ziemskich po prostu, to i tak ta prowincja ma jeden głos. Tak. To jest i ta inność Sejmu Walnego od innych, nie? Sejmów czy zgromadzeń. A do tego dokoptował się... marszałek Raszczyński 9 prowincji zagranicznych. Polonijnych, tak zwane. Czyli jest razem 50 głosów. Ale kworum było no, minimalne, no, to według mnie nie było kworum 14 marszałków. Także zalicza się, trzeba uzgodnić najpierw w danym okręgu, żeby jednogłośnie to było ten temat przyjęty. Tak, i to jest bardzo skomplikowane, skoro jest, dlatego że wici są na Sejm walny, są tak obszerne, czyli nie ma jeszcze na następny Sejm wici, tak. Więc my nie możemy jakoś szczegółowo. Wici skrót to jest spraw ziemskich, rolnych. Wici to jest oficjalny dokument, bo marszałek Leszczyński Sejmu Walnego robi na dwa sposoby wici. Pisemnie i na wideo. Jest kanał na YouTube Sejm Walny, na którym też on umieszcza wici w postaci wideo, ale to są wici papierowe. Ale wici jest jako organizacja. Nie, nie. To jest akt prawny jakby Sejmu Walnego wici. A akt prawny mam pisać. Czyli my też, ja też umieszczam wici w internecie. Tylko w postaci, ja to potrafię zrobić w postaci afiszu, nie? Że to jest krótkie. No tak. Że to jest praktycznie komunikat o terminie, miejscu następnej sesji Sejmiku Prowincji Wrocławskiej. Okej, a opis tego sesji też? Obrady... Po prostu ja porządek obrad praktycznie zawsze, bo to jest nasza czwarta sesja, piąta będzie tak samo wyglądała, że przedstawienie się uczestników, że otwarcie obrad, przedstawienie się uczestników, ewentualna relacja z Sejmu Wolnego, jeśli odbył się w międzyczasie i ktoś na nim był. Głosy wolne to jest zawsze centralny punkt i tu ja nie piszę szczegółowo, jakie głosy wolne powiatów. Bo na nasz sejmik prowincjonalny przyjeżdżać powinny powiaty. Tak. Może tak będzie, że z tych 10 powiatów, prawda? Górowski, Milicki, Oleśnicki, Oławski, czy jeśli to Miński, to nie ma miejsca. To jest 10 osób. 10 osób. Jest miejsce na 10 osób teoretycznie. Tutaj też jest miejsce. Jest miejsce na 10 osób. Ale nie tutaj. No to będzie ten na ostatni punkt, ale może już powiem, że Aleksander Nowak zaproponował miejsce. Ja tam dzisiaj dzwoniłam w hotelu Wieniawa na Gajowickiej 130. Jeśli Państwo się zgodzicie, to tam zrobimy następną sesję w tej restauracji, bo telefonicznie zarezerwowałam taki stolik, żebyśmy mieli z parawanem oddzielonym od sali i nie, oni się zgadzają na to. Dadzą nam takie przepierzenie, będziemy mieli tam spokój, napoje tam będą na życzenie. Okej, dobrze. Dobrze. I wtedy też, jeśli powiaty chciałyby przyjechać na przykład z noclegiem, mogą nocować, jeśli... Na swoją rękę. Dłużej, tak. Jeżeli dłużej te obrady będą trwały, bo zazwyczaj tutaj robimy te obrady krótko, 2 godziny, ale może być tak, że będzie potrzeba z czasem dłuższych obrad, bo Sejm Walny, każda sesja trwa 2 dni, a teraz następna polonijna, którą planuje marszałek Leszczyński na marzec, ma trwać aż 3 dni, bo wyraźnie widać, że nie mieści się. Ta w Konstantynowie to jest limita 11 sesji, a 12 sesja ma być w marcu. Planowana jest w marcu, nazwał ją marszałek Leszczyński Sejmem Polonijnym. Gdzie jeszcze nie wiadomo. Już wiadomo, ale ja na razie żyję tym, powiedzmy, pokolenie, czyli tym naszym sejmikiem, a później będzie Konstantynów 23-24 stycznia. No dobrze, czyli to już jest punkt drugi i teraz po prostu otwieram. Punkt trzeci to są głosy wolne. Każdy z Państwa ma wolny głos.
praktycznie nielimitowane. Zapraszam do dyskusji. Nie wiem, jak to jest, że od 15 lat wszystkie inne narodowości chętnie organizują spotkania w Skype'ie, w pokoju 25-osobowym, wzajemnie się widząc, słysząc, rozmawiając i wysyłając sobie teksty na wspólnie widzianej tablicy. U nas to się w żaden sposób nie przebija, ale to za przyczyną tych liderów naszych, wszystkich wykształciuchów, dinozaurów, którzy absolutnie do tego komfortu nie chcą się przyłożyć. Przecież można robić te spotkania w czasie wolnym. Każdy w swoim domu znajduje się przed swoją kamerką i mikrofonem i doskonale słyszy wszystkich innych. Rozpoznajemy się. Dla treningu robimy takie spotkania codziennie po 20:30 w Skype'ie i w ten sposób lider mógłby odwiedzić prowincję i zreferować, co się dzieje, wyznaczyć zadania, zapytać się, co zrobiliście, dziewczyny, chłopcy, i szłoby to życie niezwykle no, efektywnie do przodu. Niestety to dziadostwo, wykształciuchy i absolutnie nadają się hamulcowymi, a gdyby jeszcze te 25-osobowe spotkania, wiece w każdej polskiej miejscowości zafunkcjonowały, żeby sąsiedzi sobie pogadali, to by groziło, że się integrują oddolnie. Okupant by w tym zobaczył absolutnie i dla siebie zagrożenie, że zamiast atomizować i społeczeństwo, i ludzie mają to narzędzie dane od Pana Boga i nauki, naukowców, i cudowne narzędzie do wykorzystania. No niestety i taki jest opór tych staruchów naszych, i że nie zobaczysz koło niego ani młodego człowieka, bo on chce tylko sam błysnąć, natomiast nie tworzy struktur wokół siebie, nie zachęca przez pochwałę młodszych, którzy jeszcze nie mają tyle doświadczenia wokół siebie. No i tak to idzie. W tej chwili z nami jest oprócz pana Henryka Krakowiaka, pozostał nam przedstawiciel Trzebnicy, pan Tadeusz Mroziński, zresztą z ogromną wiedzą o kulturach, filozofii, Błagolicy, a także astrologiach, czyli to, co wszystkie od dawne pokolenia i potrafiły swojej wyobraźni i poszukiwaniach i zgromadzić, to ta wiedza ogromna jest przez pana Tadeusza i propagowana. Panie Tadeuszu, czy możemy pana usłyszeć? Tak, tak, mam chwilę czasu i się włączyłem, bo tam coś robi, nie? A to tak trzeba, mamy taki obowiązek, oprócz podsłuchiwania, to cały czas mamy jeszcze dwie ręce do pracy w międzyczasie i wszystko, co się tylko da. Powinniśmy być bardzo efektywni w codziennych naszych staraniach. No pan mówi, że nikt się nie chce tam zajmować tym. Ja właśnie się zajmuję, tylko że nikt nie chce nawet słuchać. Powiem panu taką zabawną historię. Jak chce pan posłuchać w tej astrologii nawet. Otóż niejakiego Jacka Kurskiego mianowano szefem telewizji w tym czasie, kiedy na niebie dominuje gwiazda, która nazywa się media. Pasuje panu, czy nie pasuje? No to mam nadzieję, że objaśni nam to, jaka to gwiazda przyświeca Kurskiemu. Kurskiemu to przyświeca gwiazda. Kurski jest dupa wołowy, no przepraszam za wyrażenie. Tylko, że czasowi, i to kilka gwiazd, znaczy jest w tym czasie aktywnych, bo to jest 1080 gwiazd aktywnych w ciągu roku, ale akurat wtedy, kiedy mianowano Kurskiego szefem telewizji polskiej, bo chyba telewizji, ale nie wiem, bo to ja już tam teraz 5.60 słucham tych wiadomości, więc
Akurat gwiazda Mega dominuje, to jest gwiazda gwiazdozbiorna Skrzydełca. I to czytać. Chaos Media się nazywa. A panie Tadeuszu, bo cieszymy się, że pan z Strzebnicy. Byłby pan skłonny przyjechać na sejmik naszej prowincji za miesiąc? 14 lutego do Wrocławia? Znaczy, sejmik ten taki formalny, który jest tam, jakiś sejmik dolnośląski? Nie, widzi nas pan? Czy widzi pan obraz? Akurat szczęśliwa mi się i 20-złotowa opłata w Skype za włączanie kamerki i niestety nie widzi pan nas, bo musiałbym szybko dokonać tej wpłaty na konto i... Nie, nie, znaczy ja tylko skrócę, że nas jest tutaj pięcioro i my obradujemy jako czwarta sesja sejmiku ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej i do niej należy powiat Trzebnicki. Do naszej prowincji. I no, bardzo dobrze by było, gdyby pan przyjechał i stałby się pan ad hoc praktycznie marszałkiem powiatu trzebnickiego i uczestniczył w obradach na żywo, no bo jednak co innego jest ze Skype'a, a co innego jest być. To zupełnie co innego jest. 14 lutego o 11 w hotelu Wieniawa. Bo czy jest zgoda, czy możemy już to używać, że jest zgoda na to? Wszyscy państwo się zgadzacie na kolejną pana Tadeusza jest społecznikiem, do każdej pracy za rękawę od razu zawija i w takim razie... I... Nie, tak prędko, ja nawet nie wiem, co ja mam w programie, czy nie ma takich wykładów. No to proszę spojrzeć w kalendarz, bo każdy z nas musi sobie w kalendarz spojrzeć. Przypomnimy panu. Na 14 to są walentynki, o 11 w hotelu Wieniawa, właśnie Gajowicka 130. I to będzie sesja trochę inna niż ta, bo ta jest relacyjno-deputacka. Ta sesja ma być, bo marszałek Leszczyński Sejmu Walnego pragnie, życzy sobie, żeby wszystkie sejmiki prowincjonalne 14 się zebrały i ażeby marszałkowie tych sejmików, ja jestem marszałkiem tego naszego sejmiku prowincji wrocławskiej, dostały absolutorium te osoby, marszałkowie. 11, jak zwykle jest. 11. Nie mam pojęcia, o czym pani mówi, bo ja nie wiem, jaki to jest sejmik. To ja odsyłam, to rozumiem, to ja odsyłam do YouTube. Kanał nazywa się Królewska TV. Znajdzie pan tam playlistę z relacjami z sejmów walnych, bo ja osobiście na czterech byłam w 2015 roku. Z tego pierwszego wkręta w kwietniu nie robiłam dokumentacji filmowej, ale z następnego w Trzebnicy w maju i później w Konstantynowie Łódzkim w listopadzie, a teraz z ostatniego, który był w grudniu w Wiśniczu, zrobiłam no wielogodzinne, no to już dziesiątki godzin można liczyć relacji filmowej, to proszę sobie spojrzeć, jak to wygląda, sejmy walne, a także nasz sejmik ma, bo my robimy dokument filmowy w tej chwili, jest tu kamera i to będzie widoczne w internecie jutro prawdopodobnie, ten film z tych obrad, na kanale Królewska TV. Także na Facebooku też jest fanpage, nazywa się ten fanpage. No właśnie, to... No. Nie mam czasu. No to... Przypomnijmy panu SMS-em na pana komórkę. Tutaj już ujawniłem i bez pozwolenia pańskiego tę komórkę, także SMS-a przypominającego zaproszenie pan otrzyma. Gdyby pan pamiętał i swój adres mailowy, to wysłalibyśmy dzisiaj jeszcze wszystkie informacje o sejmiku ziemskim. Wpisać pana adres mailowy? Ale ja tam podawałem i... Dobra, to odnajdę. Ja nie wiem, czy moje zainteresowania będą w jakiś sposób korespondowały z państwa działalnością.
zaskoczony jestem. To proszę się zapoznać, co się, spojrzeć na kilka filmów. No przede wszystkim relacje z sejmiku naszego. Ostatnia nazywa, znajdzie pan taki film. Proszę wpisać na YouTube Sejmik Ziemski Prowincji Wrocławskiej i znajdzie pan, pani rękę zobaczy pan, jak my wyglądamy, bo... Sejmik Ziemski Prowincji Wrocławskiej i panu wyskoczy ten film z ostatniej sesji, z trzeciej sesji, bo teraz jesteśmy na czwartej sesji. Także proszę przejść na odbiór, a my no. dalej kontynuujemy obrady. Głosy wolne. Proszę bardzo. No dobrze. Zapraszam do zabierania głosu. Z internetu. Jeśli ja miałbym powiedzieć... To... Proszę, 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 proszę. Ja nie to powiedziałem. Z zawodu jestem maszynistą kolejowym. I stąd wynika, wywodzi się cała moja wielostronna wiedza, dla jakich potrzeb mam tworzyć system transportowy. Dlaczego, komu to byłoby potrzebne i żeby było ekonomiczne. System był pod kątem ekonomicznym, było zezwolenie dyrektora i dyrektora generalnego dla przeprowadzenia oszczędności i wykorzystania drużyn trakcyjnych i do tego zostały, myśląc wirtualnie, myśląc z wyobraźnią, ponieważ mam tą wyobraźnię, gram w szachy, z czterema mistrzami międzynarodowymi nie przegrałem żadnej, moja wyobraźnia pochodzi od ducha i aby je skonfrontować czy skoordynować, potrzebny jest nam transport w systemie. Transport polegałby właśnie na pięciu filarach czasowych, dzieląc dobę na pięć filarów czasowych od godziny 3, 8, 13, 18, 22. Musiałem cofnąć to godzinę czasu do tyłu od godziny 24, ponieważ nie wyjechałby żaden pociąg do 24 danego dnia. Towarowy, żaden pociąg, by nie ten, co, na 22. Więc ten element samozachowawczy dla potrzeb wykorzystania lokomotyw jest źródłem ekonomii dla pozostałych kierunków gospodarki narodowej. Wykorzystanie lokomotyw i drużyn, i praca drużyn trakcyjnych. Więc proszę sobie wyobrazić, jak to właśnie ma zależność do małych ojczyzn, przygotowania artykułów i do transportu, praca samorządów lokalnych, gdy tymczasem to było robione, próby kontrolne były robione w 80 roku, a w 90, przez 19 lat PKP miała czas na dokonanie reformy ekonomicznej i zrobiła wbrew sumieniu i wbrew ekonomii dla korzyści państwowej. Wdrożyła komercyjność ruchu pociągów towarowych. Co to znaczy komercyjność? Dla własnych potrzeb. Duże przedsiębiorstwa się tylko objęte zostały przez PKP Cargo. Samorząd lokalny nic nie ma wspólnego z koleją, jako zbiorowość. Więc ten element musi być wdrożony. Aby go wdrożyć, trzeba nam decyzji dla potrzeb danego okręgu. Więc tworząc wirtualne małe ojczyzny po dwa lub po trzy, mam tutaj pismo Michała Kuleszy, już jako, który tworzył powiaty, chciał to wdrożyć. Gdy przyszedł, nastąpił tak poza nawiasem, bo Komorowski się nie liczy, no ale liczyć go trzeba, bo zaakceptował, póki żył Kulesza. To zaakceptował ten program i miał to go przedstawić publicznie dla społeczeństwa, ale on się odizolował od społeczeństwa.
pozostał na rozkaz Tuska, że na dolar tylko i nic więcej. I jego pismo ma, i Kuleszy pismo ma. Więc fundamentem Rzeczpospolitej jest transport i samorządy lokalne decyzje, które by wychodziły z potrzeb. Tylko potrzeba tej małej w demokracji, tworząc demokrację oddolną, musimy ją troszeczkę skontrolować. Więc nie wprowadziliśmy, tylko by trzeba było ukonstytuować właśnie tą kontrolę. Dlaczego? Kto ma kontrolować, czy te samorządy? Z kim ma współpracować? W jaki sposób? Więc potrzebne jest dla stworzenie korpusu społecznego. Ta inicjatywa korpusu społecznego, przyjąłem ją jako z wykrzyknikiem, że ona jest bardzo potrzebna. Będąc z przyjacielem w organizacji AK, dał mi zezwolenie, upoważnienie do działania w Urzędzie Samorządowym, w Urzędzie Marszałkowskim. I pomogli mi oczywiście w ułożeniu statutu Federacji Organizacji Kresowych. I to jest brzydki i niezbyteczny, jak na dzień dzisiejszy, tytuł. Natomiast korpus z ostatnich wyborów, ktoś powiedział, dlaczego w Ameryce tak jest dobrze. Bo jest organizacja, korpusy społeczne są. I to przyjąłem jako wykładnia do tej działalności współpracy ze samorządami lokalnymi. Współpracy i kontrolowania. I to te kontrole bym rozpoczął od tego, że do tego korpusu należałyby po dwóch delegatów z danej organizacji, od Ligi Kobiet, ze Straży Pożarnej, z Wydziału Oświaty, ze szkolnictwa. Właśnie do tego korpusu i by one współpracowały ze samorządami lokalnymi. Po dwa lub po trzy powiaty. Były w zasadzie cztery, ale za mało tych by było, bo brałem ilość nie odpowiadałaby potrzebom wyeksponowania, na przykład, czy kandydowania posła, wybierania posła. Za duże okręgi by były. Cztery, gdyby tak potrzeba było. Od dwóch do trzech byłoby wskazane robić. Więc miałem proponowane 140 i mi wyszło 140 FOK, w tak zwanych Federacji Organizacji Kresowych. Tu mam zaznaczone 16 województw i na każde województwo mam tutaj wypunktowane, ile należy powiatów. I jest tych powiatów to tutaj by trzeba było podliczyć razem, ale z oddziałami to byłoby na każdy oddział by było 140 po jednym okręgu, po jednym oddziale byłoby około 140 tych FOK. I teraz by trudno byłoby to współgrać. Więc lepiej pomniejszyć ilość małych ojczyzn po to, żeby więcej weszło do Sejmu. Ale ono i tak jest w ograniczeniu, ponieważ wychodzi około ograniczenie posłów. Jeśli na dwa powiaty by wypadał jeden poseł, na trzech, bo jeśli robić reformę, to od razu jednocześnie w kilku wersjach, w kilku aspektach sprawy, żeby to nie za każdym razem musiał Sejm działać, czy ustawy podpasowywać, tylko od razu za jednym zamachem. Tworząc małe ojczyzny, uważam,
że bardzo wskazane by było, na to jest stworzone Ministerstwo Cyfryzacji, żeby i tajemnica danych osobowych zawierała się w danych lokalnych potrzebach numer dany, żeby był tej małej ojczyzny. I wówczas możemy sobie korespondować bezgranicznie sposób, tworząc wolny rynek, tworząc wolne rynki, no ten handel, oczywiście, no to by trzeba było właśnie przeformować ten, czy wdrożyć ten statut pod tytułem Korpusy Społeczne Małych Ojczyzn. Mam to piękne herby tutaj piastowskie, to by trzeba było przetransponować to inaczej, ponieważ są u nas tacy bardzo rzetelni, inteligentni ludzie, że potrafią za plecami działać. Przyszedł zastępca, ten, który mi dał upoważnienie z Armii Krajowej, on z Kresów pochodzi, szef pochodzi, nazywa się Adam Gajda, z Lwowa pochodzi, bardzo rzetelny, był wychowankiem salezjańskim, nie miał rodziców, i się znalazł, a jestem z kolei i tak myśmy się poznali. Dał mi upoważnienie do współdziałania. Dwa zebrania były zorganizowane na ulicy Dobrzyńskiej, na czwartym piętrze, tam była Urząd Marszałkowski, przyznał nam lokum na zorganizowanie. Nawet postarali. Może przyjedzie ten pan z Lwowa, bo marszałek Leszczyński na sali walny rozsyła wici także do tych 9 prowincji poza granicami obecnego terytorium Polski. I oczywiście Lwów i Kresy są i w ogóle kontynenty też. Proszę sobie wyobrazić, że... Znaczy może przyjedzie ta organizacja, bo to jest sprawa... Jest w szpitalu, jest na... rekonwalescencji jest obecna. Rozumiem, że to jest sprawa ogólno... ogólnonarodowa, no więc, nawet Unii Europejskiej. Tak jakby nasz sejmik prowincji wrocławskiej tym się stricte nie zajmuje, bo my naszą prowincję mamy na oku, nie? Tym no. mamy się zajmować. A ogólnonarodowe projekty przedstawia się na sejmie walnym. Tak, tak. Po prostu dobra to byłaby sprawa przygotować materiał. Tak. Mamy nawet od kopa czy tego, że no to ja o tym wiedziałam, ona niepotrzebnie mi to informowała, że 15 posłów by trzeba było podpisać, żeby na ścieżkę legislacyjną dać. No to ja o tym wiedziałam. To jest Sejm Trzeciej RP, prawda? To jest co innego, Sejm Trzeciej RP. A nie pani tak nie mówi, że to co innego. Powinniśmy kontynuować pewne sprawy. Ma to się połączyć tak. W pewnym momencie, ale przyznam się, że nie wiem jak, dlatego że na Wiśniczu. Pan widział jakiekolwiek nagranie z Sejmu Walnego w Wiśniczu? Nie. No. Pan nie wie, co się działo. Spotkałem się z tym, że jeżeli pojawi się jakiś ktoś o jakichś pasjach, specjalności, to i życzliwie należy i go wesprzeć, a nawet skontaktować z grupą, która w tej branży mogłaby działać. No więc w takim razie no tak pomyślmy, żeby pana Andrzeja gdzieś wzmocnić, bo każdy z nas potrzebuje trochę takiego wsparcia. Czy ta koncepcja z tą koncepcją jakoś jest? Nie, to znaczy tak ogólnie kolejnictwa. Jako takiego tutaj nic nie uwzględnia, ale jako przedsiębiorstwo. Pokażemy do kamery, o co chodzi, bo też Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych. Są filmy na YouTube z tej Konfederacji. Nowe ojczyzny. To jak to nazwiemy? Ja myślę, że to mówi pan o województwach. Województwach, tak. W każdym województwie odpowiednia ilość co do powierzchni, ilość małych ojczyzn. Potrzeby wirtualne. To powiaty istnieją nadal. Więc więź lokalna, ja przeczytam, co mi napisał. A pan by skłonny był pojechać na Sejm Walny do Konstantynowa? Na tą limitę 23-24? Ja mam problemy z żoną, ze stanem zdrowia. I tam mógłby pan to przedstawić jako ogólnopolską jazdę? I oddolne decydowanie to jest prawdziwa demokracja. To jest prawdziwa demokracja. Stworzenie. Cóż z tego, że prawo wyjdzie przez Sejm,
A kto będzie stosował to prawo? Tak, tylko że żeby skonkludować, ja chcę powiedzieć, że my nie potrzebujemy amerykańskich wzorców, ani żadnych obcych wzorców, bo my mamy nasze sejmiki staropolskie i właśnie je odtwarzamy i ale tą nomenklaturę staropolską chcemy przejąć, a nie amerykańską, absolutnie. Nie będziemy się od Amerykanów niczego uczyć, bo niczego dobrego. To jest przezywane amerykańską. Pan powiedział. Co jest takiego? Ale widzi panie, jak to można źle zrozumieć? Nazewnictwo. Są takie same nazewnictwa. Stosowania są inne. Jako, to ja mogę nazywać dalej federacją kresów. Bo ja oni są mądrzy ludzie. Słyszałam o tej konfederacji, bo są cztery konfederacje. Niepołomicka w tej chwili. Niepołomicka, ta na rzecz reform ustrojowych. Konfederacja Spiska i Konfederacja Kresowa. Słyszałam o tej konfederacji. I Sejm Walny na razie był w 2015 roku pod egidą, pod laską jakby marszałka Leszczyńskiego, który identyfikuje się wyłącznie z Konfederacją Niepołomicką. Niepotrzebnie to panie powiedziałem o moich odczuciach. Niepotrzebnie to nie. Pan nie obraża, absolutnie. Można popatrzeć na to, jest, pana pracę. To jest dyskusja, kalendarzu. To jest... pan ten materiał. Ponieważ... To jest bardzo dobra, cenna myśl, inicjatywa, którą trzeba po prostu przedyskutować w różnych gremiach i dopracować, prawda? To jest statut z różnych ze statutów spisane, przetransponowane i tak trzeba. I tak trzeba wykorzystać, na to są pisarze i doktorzy, żeby czerpać i uniwersytety, żeby czerpać wiadomości dla społeczeństwa, społeczeństwo, żeby się uczyło. Korpus to jest społeczny, nie działanie. My, to podlega, to jest ten typ, statut jest dla korpusu społecznego. To może być uzupełnieniem? Uzupełnienie tylko, a nie działanie, nie działanie. Tworzenia czy przepływu, czy tworzenia, ja tylko podejmowania inicjatyw. Podejmowania inicjatyw, kontroli. Tak. W jaki sposób my mamy kontrolować, w jakim zakresie my to mamy robić? Ja dużo wkładu zrobiłem w to. Nie, to bardzo... Może bym dodał tak, że to co pan nazwał oddolnym, czyli ten patriotyzm obywatelski powinien się ukierunkować na to, żeby zespołowe szanse sobie i stworzyć zespołowego zadziałania, skutecznego, efektywnego zadziałania, zespołowego. Więc cokolwiek ten zespół by się nazywał jakimś federacją, czy też partią, czy też stowarzyszeniem, sejmikiem, to właściwie. I teraz można wytworzyć